Nuda jak zawsze, siedziałeś na ławce z braksem. Lałeś wodę i olałeś mrzawkę. Chciałeś przy fajnej lasce, ale miałeś sąsiadkę, która mogłaby chodzić o lasę. Jednakże jej wnuk, lat 18, podjeżdża BMW ze złotem i lasem. To znak, że na wakacje zapieprzał na tureckiej farmie. Pewnie przyjechał po emeryturę, w sensie wytulić babulę czule. Czuję pewien fałsz, co śmierdzi jak kupa, a która trzyma się podeszwy od buta. O kurna, ten pustak poprawiał do lustra koguta i zapomniał klucza w stacyjce. Poczekaj, dalsza część jak z podwórka wyjdzie. Śpieszy mi się do więzienia, jak Samsonowi do fryzjera. Ale bieda serce skręca, a Peja to nie jej jedyny reprezentant. Więc gdzie ta BMK, co ma fele ze srebra? Srebra odnośnie drugiego miejsca, czeka jest Stefan. Jak to Stefan? Stefan z drugiego piętra. Hej Stefan, wołam ja ciebie. Co jest? Z okna na parterze. Hej Stefan, robimy BMK. Wypuść się Stefana! Aha, już po schodach biegnie. No siemano Stefan, stary, co tam słychać? No siemano, okej. A no widzisz, ty tak właśnie myślałem. Ty stary, masz chwilę, popatrz jaka fura. Czarna jak asfalt, świeci jak psu jajca. Jaram się bardziej niż Australia. A Stefan rzuca luka, że jest Skywalker. To potem śmierdzi mu pacha. A teraz kilofem stara się wejść tam ognem. Kurde mówią na luzie, w rozpiętej bluzie. Kurde mam klucze, ale czuję jakbym mówił w próżnię. Stefan, kurwa, schowaj ten kilo w zapazuchę. On z miną szaleńca krzyczy: ja nie wejdę. Przestań cicho, zrobimy na tym szybką kapuchę. I skończyłem rozmowę plaskiem w gębę. Jego wzrok ostry stał się bezlitosny. Byłem mokry jak marzanna na pierwszy dzień wiosny. Czemu się pocisz? Zapytał mi w oczy. Wykonując szybki półobrót, wykopałem kilo z jego dłoni. Stefan nie spodziewał się, że jestem taki szybki. Otóż byłem. Nie ma sensu rywalizować z moją prędkością. Zrozumiał to. Weszliśmy oboje do samochodu, trzaskając za sobą drzwiami. W samochodzie ukryty był pistolet, a także materiały wybuchowe. Spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy. Wiedzieliśmy, co musimy zrobić. Musieliśmy obrabować sklep.